Państwa serdecznie. Mam zaszczyt powitać wszystkich tu zgromadzonych na oficjalnym otwarciu lubońskiego roweru miejskiego. Pierwszego w powiecie poznańskim systemu roweru miejskiego zsynchronizowanego z miastem Poznań. Serdecznie witam pana wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka. Witam również pana wicestarostę powiatu poznańskiego Tomasza Łubińskiego, pana posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego, pana posła na Sejm Szymona Dziółkowskiego. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas pan zastępca dyrektora Wojciech Niechowicz, pan zastępca dyrektora transportu miejskiego w Poznaniu, pan Jakub Giza, dyrektor firmy Nextbike do spraw systemu rozwoju rowerowych, radni miasta Luboń, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy naszego miasta. Serdecznie witam również gospodarza tego miejsca, panią burmistrz miasta Luboń, Małgorzatę Machalską wraz z zastępcą panem Michałem Popłaskim. Proszę teraz o zabranie głosu panią burmistrz miasta Luboń, Małgorzatę Machalską. Szanowni Państwo, rower miejski łączy na mapie wiele punktów, do tej pory punktów Poznania, a od dzisiaj również Lubonia. Cieszę się, że jesteśmy pierwszą gminą, która łączy się z rowerem miejskim w Poznaniu. Będę bardzo usatysfakcjonowana, kiedy kolejne gminy do nas dołączą. To dobrze, że przesiadamy się na inne aniżeli samochód formy transportu. Wsiadamy do autobusu, a od dzisiaj w Luboniu również na rower miejski. Mam nadzieję, że choć trochę polepszymy jakość naszego powietrza. Chcę zaprosić panów do przejażdżki również po Luboniu. Może niekoniecznie dziś w tych strojach, ale będę trzymała za słowo. I po tym, jak dostaniecie panowie opaskę chroniącą nogawki, spodni, nakładkę na siodełko w razie niepogody, to mam nadzieję, że nasze drogi skrzyżują się kiedyś, kiedy będziemy w odpowiednich strojach na trasie. Pytanie do pani burmistrz, czy ja mogę przyjechać swoim rowerem? Oj, no to bardzo trudne pytanie dzisiaj. Proponowałabym może po raz pierwszy nie. Sądzę, że nie. Raczej natomiast nie. No, musiałbym się dopiero nauczyć tego systemu, w jaki sposób ten rower wypiąć i go potem jeszcze bezpiecznie oddać. Ale szanowni Państwo, zupełnie poważnie chciałem pogratulować Luboniowi, pani burmistrz, samorządowi Lubonia tej inicjatywy, bo to jest właśnie ta inicjatywa, o jaką chodzi. Tworzenie zintegrowanego, całościowego systemu komunikacji. Wiemy, że ten rower miejski ma związek z koleją. Paradoksalnie, ale ma. Bo jest tutaj również realizowane to przedsięwzięcie w ramach zintegrowanych punktów przesiadkowych związanych z koleją. Wyjściową była kolej metropolitalna, ale z tym wiążą się parkingi, z tym wiążą się drogi rowerowe, no i sam rower. Po to, aby rzeczywiście zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego, a żeby można było z tego transportu korzystać, trzeba stworzyć określony system. No bo cóż z tego, że będę mógł jechać pociągiem, skoro do tego pociągu mam kilka kilometrów i pieszo mi się tam nie chce iść, w związku z tym wsiadam do samochodu. Natomiast rower, warunki, ścieżki rowerowe wyznaczone, punkty, gdzie można ten pojazd zostawić, są właśnie istotne po to, żeby potem kontynuować podróż już transportem zbiorowym. No i to jest ten cel, na którym bardzo nam zależy i w tym momencie gratulacje, słowa uznania dla Lubonia, dla pani burmistrz, dla samorządu, bo to jest konsekwentne realizowanie tych założeń. Jestem przekonany, że Lubonianie na pewno to docenią i z tego będą masowo korzystali. Dziękujemy bardzo za dobre słowa, panie marszałku. Panie starosto? Ja bardzo gratuluję pani burmistrz i władzom Lubonia za tą inicjatywę. Będą cztery stacje rowerowe. Mówi to cztery, docelowo 10. Cztery, to jest drugie miasto po mieście Poznań, które takie stacje będzie miało. Ja się tylko bardzo mogę cieszyć, bo my tworząc strategię, pytając się mieszkańców, na czym mieszkańców powiatu, na czym najbardziej zależy, okazuje się, że na transporcie publicznym. I druga rzecz jest taka, że to jest przedsięwzięcie finansowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli dedykowanych tylko dla obszaru funkcjonalnego miasta Poznań, czyli miasto Poznań, 17 gmin powiatu i 4 gminy spoza powiatu. I to jest ta korzyść dla Lubonia, że jest w tym obszarze funkcjonalnym Poznania. Dofinansowanie jest spore, bo to jest 85%.
Dzisiaj jest tak, że pieniądze o wszystkim, panie marszałku, nie stanowią. Jeszcze trzeba mieć pomysł tak, i do tego jeszcze znaleźć wykonawcę, który to zrobi. I tu się to udało. Pan marszałek powiedział o transporcie publicznym. Rzeczywiście przy tym ruchu samochodowym, samochodów osobowych, jeśli nie znajdziemy formuły takiej właśnie rower, autobus, kolej, to będzie bardzo trudno się poruszać po całej metropolii. Czy zawsze jest tak, że ktoś musi być pierwszy i tym razem pierwsza jest tutaj pani burmistrz, gmina Luboń? Mam nadzieję, że kolejne gminy dołączą do tego, żeby ta metropolia poznańska była nie tylko metropolią z nazwy, ale rzeczywiście tym związkiem metropolitalnym. Mamy już kolej, do tego dołączy teraz rower miejski, więc to są wszystko te formy, które są w stanie przekonać mieszkańców metropolii do wybierania alternatywnych sposobów transportu, bo możemy o tym opowiadać, ale dopóki tych alternatyw nie ma, no to naprawdę ciężko, tak jak pan marszałek wspomniał, no jeżeli mamy kilka kilometrów do przejścia do tego, żeby skorzystać z pociągu, to na pewno nikt tego pociągu nie będzie wybierał, bo jest to po prostu trudne. Gratulacje dla gminy Luboń i mam nadzieję, że kolejne gminy również dołączą do tego projektu, bo wtedy rzeczywiście będziemy wzorem dla całej Polski. Dziękuję bardzo. Tak jak Luboń był pionierem, jeśli chodzi o integrację transportu zbiorowego, była to pierwsza gmina, która w całości powierzyła zadania związane z organizacją transportu zbiorowego miastu Poznań i pierwsza gmina, która tak naprawdę zaufała partnerowi, jakim jest miasto Poznań. Tak teraz Luboń jest pionierem, jeśli chodzi o integrację roweru miejskiego i za to bardzo pani burmistrz dziękujemy. Ja również dziękuję. Politalnej. Także tym rowerem nasi mieszkańcy mają dojechać do dworca lub integrujemy się z Poznaniem, więc mogą dojechać do Poznania, do każdej najbliższej stacji, aby tam wymienić na kolejny rower lub dojechać docelowo. Także jest to o tyle istotne, że chcemy nakłonić ludzi, namówić, przyzwyczaić do tego, żeby korzystali, zostawili samochód w domu i dojechali choćby do stacji kolejowej czy do najbliższego przystanku autobusu na rowerze. To ile rowerów dzisiaj jest w Luboniu? Mamy 40, bo mamy 4 stacje po 10. Także na początek tyle. A docelowo? Docelowo planujemy 10 stacji roweru miejskiego. Proszę jeszcze powiedzieć, czyja to inwestycja jest? To inwestycja miejska. Miejska inwestycja. Mhm. Inwestycja miejska, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. A jak u was jest ze ścieżkami rowerowymi? Ścieżki rowerowe to jest akurat nasza słaba strona. Dopiero będziemy musieli to rozbudowywać. Generalnie stan w ogóle dróg w Luboniu i chodników to niekiedy woła o pomstę do nieba. Nad tym pracujemy nieustannie, dzień po dniu. I to nie jest to, czym możemy się dziś poszczycić, ale myślę, że będzie coraz lepiej.